Łaska wam i pokój od naszego Boga i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże, które wybrane jest na ostatni dzień sierpnia, to jest fragment Psalmu 105. Pan chlebem niebieskim ich nasycił. Rozszczepił skały i trysnęły wody. Popłynęły strumieniem w pustyni. Wspomniał bowiem na słowo swoje święte. Drugi natomiast fragment prowadzi nas do Ewangelii według świętego Mateusza, do 6 rozdziału i 11 wiersza. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oba te fragmenty prowadzą nas do bardzo ważnego słowa w naszym życiu, do dziękczynienia, do wdzięczności Bogu za to, co z Jego hojnej ręki otrzymujemy, za chleb, który kładziemy na naszych stołach, za wszystko to, czym nas otacza. Myślę, że doskonałym dopełnieniem tych dwóch haseł jest słowo modlitwy z Psalmu 145. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swoją i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Ale mnie te dwa fragmenty prowadzą jeszcze do jednej myśli, właściwie do historii człowieka, który wędrując przez pustynię zobaczył jastrzębia, który karmi w gnieździe swoje młode. Postanowił podejść bliżej. Zorientował się, że jedno piskle jest zupełnie inne niż reszta. Wśród młodych jastrzębi w gnieździe była też mała, ranna wrona. I ona również otrzymywała jedzenie. Człowiek ten pomyślał sobie, że skoro Pan Bóg daje przeżyć tej chorej wronie, skoro postawił ją w tym gnieździe, skoro nie dał jej umrzeć, to i on może się powierzyć w te Boże objęcia. Postanowił zostać pustelnikiem. Został na tej pustyni, nie jadł nic w oczekiwaniu na Boga, który ześle mu pożywienie. W końcu osłabł tak bardzo, że zasnął, a w śnie pojawił mu się anioł, który powiedział: człowieku, to był znak dla ciebie, tak, ale ty nie masz być tą wroną, tylko ty masz zostać tym jastrzębiem. Ty masz się dzielić tym, co masz. I myślę, że właśnie do tego prowadzą nas słowa, które zawarte są pod tymi fragmentami. Napełnij mnie, Boże, siłą niebios, siłą ziemi, siłą i swoim światłem dziś. Napełnij nas, Panie, wdzięcznością, ale też i chęcią podzielenia się tym, co mamy. Amen.